Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się dzisiaj, by przedstawić Państwu, a poprzez Państwa także opinii publicznej, projekt ustawy, zamysł dotyczący powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2015. Ta sprawa stała się przedmiotem kontrowersji i dobrze by było, żeby wszystkie sprawy z tym związane, wszystkie problemy, które tutaj były stawiane, zostały wyjaśnione. Przy czym od razu chciałbym powiedzieć, że tutaj nie chodzi o komisję śledczą, bo dla takiej komisji nie jest potrzebna ustawa, wystarczy odpowiednia decyzja Sejmu. Natomiast w tym wypadku chodzi o coś, co przypomina, czy będzie przypominać, jeżeli sprawa zostanie sfinalizowana, tą komisję, która zajmowała się reprywatyzacją w Warszawie, zresztą po dziś dzień się zajmuje, a więc organ innego typu niż komisja śledcza, mająca także inny skład, bo nie składająca się tylko z parlamentarzystów i jednocześnie mająca też znacznie większe możliwości. Chodzi o to, żeby wszystkie sprawy, które są związane z tą bardzo ważną dzisiaj kwestią, kwestią, która dotyczy przeszłości, ale w istocie dotyczy także przyszłości, zostały opinii publicznej przedstawione, a jeżeli będzie trzeba wyciągać jakieś dalej idące wnioski, to żeby te wnioski zostały także wyciągnięte. W naszym życiu publicznym jest bardzo wiele nieprawdy. Walka polityczna właściwa krajom demokratycznym jest rzeczą, o której nie można się uchylać i która jest po prostu ceną demokracji, ceną praw obywatelskich, ceną wpływu obywateli na bieg spraw publicznych. Ale ta walka polityczna nie powinna się odbywać w zupełnym już oderwaniu od prawdy, w zupełnym oderwaniu od faktów. W Polsce niestety bardzo często tak jest i sądzę, że działanie tej komisji powinno się przyczynić do tego, żeby to zjawisko zostało przynajmniej ograniczone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie, a teraz głos zabierze pan premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę. Szanowni państwo, Rosja prowadzi swoją politykę imperialną nie tylko poprzez podbój, ale też bardzo często poprzez przekupstwo. Kiedy Rosja zaatakowała Krym, zaatakowała Ukrainę w 2014 roku, to nastąpiło ogromne wzmożenie jej działań. Ale już wcześniej dochodziło do bardzo wielu wątpliwych interesów, wątpliwej jakości kontaktów. I myślę, że dla wszystkich dzisiaj jest jasne, że armia lobbystów, armia szemranych biznesmenów, czy po prostu szpiegów rosyjskich wykonuje bardzo skrupulatnie zadania, które są rozpisane dla nich w Moskwie. I dlatego musimy mieć świadomość tego, jak to się stało, że podpisywano niekorzystne umowy związane z Federacją Rosyjską, z głębszym uzależnieniem od rosyjskich węglowodorów. Jak to się stało, że podpisywano umowy, w wyniku których coraz większa ilość surowców ściągana była z Rosji? Albo jak to się stało, też musimy mieć tego świadomość, że wprowadzane były przepisy, które umożliwiały nabywanie udziałów w polskich przedsiębiorstwach strategicznych przez podmioty rosyjskie. Te i tego typu zagadnienia muszą być wyjaśnione, ponieważ dzisiaj widzimy, że różne umowy, tak zwane biznesowe umowy, pisane były krwawym atramentem. W związku z tym dochodziło bardzo często do paraliżu całych branż. Przecież wiemy, że i wcześniej Rosja wysyłała takie sygnały i blokowała dostęp gazu do Europy. A jednak Europa niczym w jakimś narkotycznym śnie
uzależniała się coraz bardziej od Rosji. I tutaj wtórowało jej w tym wielu polityków z Polski. I ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. My nie mamy absolutnie niczego tutaj do ukrycia, dlatego cały ten okres do obecnych czasów powinien być zweryfikowany, powinien być właśnie zweryfikowany wpływ Rosji, rosyjskiej polityki, rosyjskiego biznesu, rosyjskich agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, na bezpieczeństwo energetyczne, ale nie tylko energetyczne, na bezpieczeństwo w szerokim zakresie tego słowa. Dzisiaj po ataku Rosji na Ukrainę otworzyły się oczy wielu politykom na Zachodzie i u nas w kraju również. Ale też widzimy doskonale, że niektórzy cały czas próbują ukryć swoje działania z przeszłości, przemalować swój wizerunek, zmienić nastawienie, zmienić świadomość Polaków. A Polacy zasługują na prawdę. Polacy chcą poznać prawdę. I dlatego ta komisja weryfikująca wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce potrzebna jest nie tylko po to, aby wyjaśnić przeszłość, ale również, żeby pozbyć się tych zwałów, tych osadów rosyjskich raz na zawsze w przyszłości. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, jest szansa na kilka pytań. Bardzo proszę, może po jednym pytaniu na jedną redakcję, tak żeby każdy miał szansę. Mamy mikrofon. Bardzo proszę, pierwsza redakcja przy mikrofonie. Dzień dobry, witam serdecznie, Monika Drost, TVP Info. Panie prezesie, panie premierze, chciałabym właśnie zapytać, jak panowie sądzą, czy opozycja będzie za tym również, żeby powstała ta komisja weryfikacyjna, i chciałabym zapytać, panie prezesie, kogo pan widzi na przewodniczącego tej komisji. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, ja nie chcę odpowiadać za opozycję, bo opozycja, która bardzo często odwołuje się do swojej działalności w tej, kiedy była przy władzy, przedstawiając ją w zupełnie innych barwach niż te, które w naszym przekonaniu są prawdziwe, właściwie nie powinna tutaj mówić nie wobec szansy na udział w wyjaśnianiu prawdy. No ale jaka będzie decyzja w formacji opozycyjnych, to naprawdę nie mnie rozstrzygać. To jest i sprawa. A jeżeli chodzi o przewodniczącego, to mogę pani powiedzieć, że ta sprawa jest też jeszcze przed nami. W tej chwili nie potrafię pani odpowiedzieć, bo najpierw musi być uchwalona ustawa, a później będziemy rozmawiali o decyzjach personalnych. Jeśli mają czyste sumienie, to wydaje mi się, że powinni głosować za, jeśli chcą naprawdę wyjaśnić, jak wyglądała sytuacja w przeszłości, kto co podpisywał i dlaczego, to powinni głosować za. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Teraz już tego będę pilnował. Jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę. Grzegorz Urbanek, Telewizja Polsat. Mam pytanie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chciałbym dopytać jeszcze o szczegóły, bo pan powiedział, że nie tylko parlamentarzyści będą zaproszeni do tej komisji. Rozumiem, że ona ma, tak jak pan powiedział, wyglądać na wzór komisji weryfikacyjnej. Kogo planujecie państwo zaprosić? Jaka jest perspektywa czasu ewentualnie? Kiedy byście państwo chcieli, żeby ta komisja wystartowała? I czy jedno te elementy, pytanie, panie redaktorze. Czy te elementy dotyczące afery podsłuchowej, one będą też istotne, jeśli chodzi o wyjaśnianie tych potencjalnych nacisków związanych właśnie z kwestiami energetycznymi? I jeszcze, jeśli mogę, to do pana panie premiera redaktorze, Mateusza naprawdę, Morawieckiego. Dajmy odpowiedzi, dobrze? Bo chciałbym jeszcze dopuścić inne redakcje. Dajmy odpowiedzi panu prezesowi, dobrze? Na te chociaż dwa pierwsze pytania. Przepraszam bardzo, ale ja w tej chwili nie potrafię państwu powiedzieć, kto personalnie będzie w tej komisji poza parlamentu, ale z całą pewnością chodzi o ludzi, którzy będą przygotowani w sensie profesjonalnym do wypełniania tego rodzaju zadań. Tu chodzi zarówno o informacje, wiedzę z zakresu spraw, którymi komisja się będzie zajmowała,
to znaczy spraw obrotu paliwami, gazem, węglowodorami, jak i innych spraw gospodarczych. No i wreszcie w takiej komisji zawsze potrzebni są prawnicy. A to, że ta komisja będzie właśnie tak skonstruowana, to jest wynik doświadczenia. No, komisje śledcze, może że poza tą pierwszą, zwaną zwykle Rywinowską, no nie przynosiły w swojej pracy jakichś osiągnięć, które by można uznać za szczególnie istotne. Raczej to były kalendaria wydarzeń, no czasem jakieś dalej idące ustalenia, ale niektóre z nich właściwie do takich kalendariów wydarzeń się ograniczały, a w tym wypadku chodzi o coś znacznie głębszego. Tu chodzi także o te kwestie, które podniósł pan premier, a to już są naprawdę sprawy trudne często do ustalenia. Być może wobec tego także i osoby o kwalifikacjach, które mają ludzie ze służb specjalnych, by się tam przydali. Ale to wszystko jest...